Nie wiem, czy się witajcie blisko zrobiło, ale tam walił to. No to robimy tutaj to. Taki znowu trochę wykluwanie jajek, a potem to trochę będzie budowania, nie? Trochę cegiełek nazbierałem, trochę obrobionego drewna mam. Tam trochę pobuduję, nie? Ale pierw się napiję. Chwilę porządkowałem rzeczy, takie różne pierdoły i tak dalej. Przytaszczyłem też tu dwa takie tygryski szablozemne młode. To są tygrysy szablozemne ogólnie. Tak wygląda tygrys szablozemny. Normalnie przejęty, niezwykły, nie? Nawet zwykły, tak nie większy tygrys. Ma 4474 życia. Ciekawe, ile ma większy, to nie wiem. To też są zwykłe. Tylko tak po prostu ubarwione tym, dzięki temu dodatkowi tak wyglądają, nie? Też są zwykłe. Żadnego większego mi się nie udało wyhodować. Mam tu dwa młode, nie? Ale jeszcze nie przejmuję tych młodych. Muszę znaleźć mięso jakieś lepsze. A nie umiem nawet znaleźć tego mięsa. Tu mi wpadł biały tygrys pod to. Rozwaliłem. Idź mi stąd, Jena. Przesuń się tutaj, tu sobie stań, tu. Rozwaliłem kurde podłoże i się okazało, że dalej nie mogę stawić już takich kurde tych kostek. Nie wstawiłem coś takiego na całej długości. Bo tu są schodki tu, wystają schodki tu i nie postawisz kurna. Wcześniej się dało postawić, teraz się nie da postawić, jeszcze w cholerę. Tu się na mnie na hienę przejmuje, ale to naprawdę tylko na zwyczajnym dziadostwie się przejmuje. Bo tak chciałem tam jeszcze za piątą hienę zrobić taką czerwoną, nie? Tu są dwa piaskowe żniwiarze. Ostatnio mi właśnie spadł kamyczek, kurde, normalnie mi padł. Jajko mi padło, znaczy to myślałem, że mi szlak trafię. Teraz mam więcej jajek, więc... No, ale będę się trochę pilnował, nie? Tak. To jeszcze jest z Halloweenowego eventu, to już bardzo stare jajko. Ciekawe ile ma teraz. 11, a tej ma? 11, nie wiem, dobra, wali to trochę jajek pająków kupiłem, choć nie jestem jakiś zwolennikiem śliczności pająków, ale ogólnie demoniczny pająk mi się podoba, nie? A chcę wywołać demonicznego pająka i liczę na to, przepraszam się, no. No, mam nadzieję, że to jakieś tak 10 minut się trzyma. To jest strasznie jakieś takie kurde bezsensowne, one tak szybko potrafią zdechnąć i nie mam tego drewna. Cholera, dobra. Mogę stącego niby zabrać, ale nie chcę iść stąd. To jest piaskożniwiarz, taki drugi czerwony. Ile ma życia normalnie? 3610 życia. Taki większy piaskowy żniwiarz, to wielkie bydle jest normalnie. Wszystko. Chodź ze mną. Zrobię takie małe testy na szkieletorach. To jest zawsze najlepsze testy są. O, idzie ze mną, dobrze, chodźmy. Porozmawiamy z nimi, tak. Tak się trochę śmieje, chodźmy, dobra? Takich jest dosyć dużo, widziałem, no, tylko szkoda, no nie chciałbym, żeby zginął, bo nie chce mi się mutować znowu i nie chce mi się latać po te jajka. To muszę w końcu wymienić niżej daleko. Kiedy indziej, bo trochę mi szkoda materiału na tym. Tu jest szkielet, chodź. Chodź! Co, zniknął? Dobra, ale jest teraz... Strasznie się szybkie te mędy zrobiły normalnie, od jakiegoś czasu normalnie. A no właśnie dobrze, że musiał mnie uderzyć właściwie. Żeby ten go głupek zaatakował, to on mnie musiał uderzyć normalnie, no. Kurna. No, no właśnie. No kurde, szkielet, skup się na tym, to ci bije. Dobra, już go bije, dobra. To żółta krew tam może. Cie! Ale rzeczywiście jakoś żółta krew. Cie! O, no to nie daje okaleczeń, widzę, to jest... Cie! A to dziwne, że go nie okaleczę. Chyba, że ja nie widzę, bo nie ma strzału. Zaś w łuku. Nie ma życia? 100 życia stracił. To jest dosyć dobra maszyna, tylko że jak jest ich więcej, to... Trzeba uważać, nie? Podążę za mną, ale nie, przestaję podążać. Dobra, podążę, chodźmy stąd, chodźmy, jeszcze cel zakrwawiony. Potem się wstydzić, że twoja matka nie dzisiaj nie pozna. Uciekamy stąd, uciekamy. Chodźmy tędy. Kurde, jak mi to szarpie czasami, to miałeś szlak prawicy. Nagrywanie swoje robi, kurde, bo przed chwilą nie nagrywałem i niestety, no nagrywanie swoje robi, no ale to nie dziwota, jest jakiś kolejny program do obsługi, bo systemów i komputer już dostaje świtę. Niestety.
niestety musi tak trwać jeszcze w tym świrze. Dobra, przestawmy go gdzieś, kurde, tego gada tutaj. Żeby dupy nie zawracał koło tych dwóch dziewczyn hutniczek. Niedawno przejęte, takie tam pierwsze poziomy niszkiele ładne były, to tam nie przypracowałem na kole. Gdzieś nawet imienną mam płetnerkę, ale na dalekim kole. A ten gad ile ma życia w ogóle? 4474. Ten ma żółty, ma jest mocniejszy, nawet nie widziałem, a taki jest mniejszy jakby, nie? Nawet nie jakby, tylko na pewno jest mniejszy normalnie. Albo taki sam one są po prostu. Dobrze, zobaczę jeszcze na jajka. Nic, nie wykluło się. No ja się... Mi to denerwuje. To co się dzieje z tymi jajkami, to też najbardziej. Tu się buduje ogólnie do góry zawsze w tej grze, a przy zwierzętach to nie bardzo dobry pomysł jest. Bo one mi tu kurde robią takie zniszczenia jakieś przy tych budowlach, tych które... Chodź. Piaskożniwiarzu. Taki żółty. No de facto powinien być żółty silniejszy, no ale to... Chodź, nie ma zrównania z królową, no ale to... Ciekawe, czy nie mają 12 tysięcy tygrysy szablozemne życia. Bo tak podejrzewam, że tak mogą mieć. Tam postawiłem świątynię, bo nie miałem co robić. Myślałem, że gdzieś się uda koło świątyni bliżej, drugą postawię świątynię mniejszej kategorii. Stój tutaj już. Przestań podążać. Niech sobie zobaczymy, jakiś szkielet głupi, żeby się znalazł. Jeden, czy dwa, to może bez przesady. Mogę być właściwie dwa, bo to tam... Tylko, że one są głupie i one za nim... Tam jest, są cztery, aż jasna cholera, no trochę za dużo, nie? Bez przesady, już dwa, to się trochę obawiam, jednak to jest za dużo pilnowania, nie? Ile mnie tych szkieletów goni? Jeden. Dobra. Mógł być fał? Tylko jeden mi goni. A nie, dwa mi goni. Dobra. No. Uś fał. Tam jest piasku, że nie wiesz, dobra. Na truchcie nawet mnie nie doganiają tak naprawdę. Ja się nie przynajmniej martwię. Dobra, no to zatrzymałem się, bo nie widziałem, że oni... Zaatakujesz ich, prawda? Tak, ona musi czekać teraz godzinę, zanim... Dobra, teraz mnie zaatakuje. Znaczy, teraz zaatakuje. Dobra, wściekła się. Cholera, marnie się wściekła. Nie trafi, to te szkielety też nie skupią mnie. Jak nie dostanie w łeb taki szkielet, to kurde, on nie... No pizni któregoś, kurde, nie udawaj głupa, kurde, drżniesz normalnie. Dobra, wejdźmy na tą skałkę. To już to powinno dać... Tak, to powoli się spindrasz, kopito. O! Dobra, teraz. Dobra, teraz się, albo się skupią. Dobra, skupiły się na nim. No, no trochę krwi mu tam utoczyły zielonej. Bo nawet nie krwawi jak człowiek. No, dobra, zjedzmy kawałek mięsa. Nie, ale poradzi sobie normalnie, to nie jest jakiś słabeł. Żeby sobie z dwiema szkieletami poradzić, nie? Choć na razie nie umie wyparać ciosu. Ciach! Dobra, weszło dwa, a szkielety trwają krwią czerwoną. Co niespodziewane. Ciach! A nie spodziewałoby się, że mają te gady krew, nie? Ciach! No biją go i to trochę jest denerwujące. Nie lubię, jak biją moich stworzonka, no. Ciach! W ogóle nie lubię, jak cokolwiek biją mojego, nawet nie niewolnicy, moich żołnierzy. Żołnierek też nie lubię, jak biją. Ciach! Zdjęty. Wraca na swoją pozycję, nie? Ile masz życia? 200, no to co wiesz? 300 życia pewnie mu zdjęły, dobra. Podążaj za mną, nie będziesz tutaj tak biedulku się męczył. Na takim miejscu to się jeszcze zbiją, po co ci to będzie? Szkoda, że go biły, nie? Mam się jeszcze spinać! Cholero ty! Szybko biegniemy, szybko! Nie można zrzekać. Nie będziemy takimi kalekami, nie? Kurde, no wkurza mnie właśnie te fundamenty. Się wszystko zmienia potem, kurde, a potem się znowu wszystko spieprzy. Ten budynek to... Dobra. Wlazła. Stoi tu, gdzie nikt nie stoi, tak? Nie, krokodyle tu stoją. I zostaje krokodyle. Zaś kurde, nie wiadomo gdzie te krokodyle są. No jeden zaś przepadł, no normalnie to dobra. Pierdę te krokodyle normalnie. To tam one są teraz w takim miejscu, że można to łatwo wyjąć. Z kamienia, nie? To są strasznie wielkie stworzonka i strasznie to denerwujące jest ich
skóry takiego głupiego rozmiaru, nie? No jeden krokodyl jest gdzieś tam w kamieniach. No ja potem rozwalę kamień, okaże się, że coś jest źle i tak będę musiał poprawić to. Muszę uważać na gdzie, ale tutaj raczej nie powinno być, nie? Tak jak tu z tym, nie? I to tak jak drewno w ogóle to wygląda. O, weźmy kamyczaka, bo jest żywy, jakie szczęście. Nie spotyka, że to jest żywy kamyczak normalnie. 8, za chwilę to będzie pewnie będą wykluwały. Już teraz trzeba pilnować, już teraz nie ma co gonić. No przepuść mnie! Być piznę teraz normalnie głupku. W łeb. No jasna, cholera, naciska na tą klatkę, kurde. Bliżej się nie da już podejść, kurde, normalnie. Co robisz normalnie, że godzinę będziesz mnie wkurzał? Czego się jeden wykluwa? Z jajkami szedł równo, trzy gdzieś były pier. Nie mam jak tego naprawić. Dobra, nie potrzebnie to ruszałeś. O jest. To mnie zaś się zresetuje. To mięso nie jest dobre, to. Muszę zabić inną cholerę, muszę zabić. Weź zabierz to stąd. I zabierz to stąd. I zabierz to stąd, kurde, nie wkurzaj mnie normalnie, tak? Lećmy teraz do tego szybko koreńska, kurde. To ja muszę jakieś miejsce znaleźć inne, bo strasznie dużo miejsca zajmują dziady głupie. Dobra. Fiasko z ziemniarzy i tu mają, spierdalać. Bo one robią zgniłe mięso, tak naprawdę w pierwszej kolejności wezmą to piaskożniwiarze i pająki. No ale jakim cudem jeden się zrobił, a jeden... A na resztę czekać trzeba, to w ogóle nie wiem normalnie, ale dobra. Jest jeszcze bardziej denerwujący tak naprawdę, bo... Myślę, żeby za tygrysa wziąć jeszcze zaprezentować, ale teraz mnie to zdenerwowało, nie? Zresztą teraz się bo noc zbliża normalnie, a ja nie mam tego płynku. No, powiedzmy, że taka średnia to noc, ale... Dobra, polecę tam, kurde, normalnie. Pobiegnę po płyn, kurde, dnia i nocy, kurde. Będzie chwilowo głównie nie wyglądać, ale potem będzie lepiej wyglądać. Tak, jakby się grafika poprawiła w grze, nie? Ale to muszę szybko polecieć, to normalnie. Żeby do jajek wrócić, bo te jajka należy pilnować jak jakiś debil. Mniej więcej. Nie być szczęśliwie zresztą, no ale dobra. To ja wiadomo, co świątynie, nie? Ta świątynia, tam te dwie dziewczyny tańczą tutaj w tych klatkach. Chcę tutaj na wejście do świątyni, ale nie o tym teraz. Bo trzeba tutaj wziąć to, otworzyć skarbiec. Wypij jedną taką miksturkę. Się poczujesz lepiej, dziewczyno, ci nie? Dobra. Chwilowo jest oczywiście gorzej, nie lepiej. No kurde, naciskasz tak debil. To jest oko ciemności tak naprawdę, ale to tak na razie. I lecimy tam z całej pety, normalnie z powrotem, nie? I tak powinna lepiej widzieć w nocy, a potem to już nie ma. Ja na tym cały ten Halloweenowy event jak szedł, to mnie no, denerwował. Jeszcze bugi, zostały bugi ciemności, bo na itemkach zostały po dziś dzień, także lepiej, żeby już nie robili. Temu nie robili świątecznego, bo nie naprawili jeszcze problemów po tym. Odsunęli się od nosorożca, żółwia i tak dalej. Kurde, muszę pilnować tych jajek głupi normalnie. O, zbierać to, że są. Dobra, przeniesienie jajek nie przyniosło skutku takiego, że się nie wykluło, dobra. Upilnowanie tego to jest kurna Armageddon. No, wziąłem wszystko? Wziąłem wszystko, dobra, nie jedziemy. Na razie wygląda tak do dupy, to parę minut musi trwać. Żeby to się zmieniło wyglądowo. No, do tej klatki nie wejdą wszystkie. Bo tu tylko trzy miejsca są. I znamy tutaj pająki. A, da, przeciążony jestem, bo każdy po 50 gramów, ale... Odsuńmy się od tych ciadów. Odsuńmy. Akurat tu wszystkie się zmieszczą. No, kurde! Gdzież mi pod budowę to wchodzi?
Dobra. Pająków się pozbyłem, teraz tak. Krew demona weźmy, tak jest. Chcemy zrobić demonicznego pająka. I jest szansa, żeby mieć krew demona. Znaczy nie szansa, tylko żeby to zrobić. Jest. Gdzie jest to z krwi demona? To nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Tu była krew demona, dobra. Oszty w mordę. Po dwa mogę zrobić, to mnie trochę nie pokoi. Bo chciałoby się więcej. I oczywiście złoto też będę ze złota teraz zrobię jeszcze też jeden, dwa. Już powinien jeden tak naprawdę robić, ale dobra. Mogę zrobić jeszcze jedno, mogę jeszcze jedno zrobić, dobra, dawaj. Szybciutko, cię przygotuj mi to. No dobra, teraz nie wyjąłem tego jeszcze stąd. Dobra. A krwi demona ma dużo, tylko że nie bazie, tak, to nie jest problem. Żeby wszystkie utuczyć. Wypuszczajcie mnie normalnie. Mam nagrywać się, wszystko nagrywa się, dobra. Trzymaj nagrywanie, gdzieś nagrywa. Jak to tutaj będzie wyglądało wkurzająco, no ale dobra. Kiedyś to może naprawię, ale to tak bez. No mam nadzieję, że nie tygrysy mi. No dobra, dwa pająki, dobra. Tu są tylko, dobra. No ale już się rozpoczęły przejmować, no. Semat pająk, semat pająk. Mam nadzieję, że przynajmniej jak nie, że będzie trochę więcej innych też pająków, bo pająki też są różne kolorystycznie. Ale to. Tu też powinien jeden pająk się rzucić do ataku, dobra. Rzucił się. Nadal widok jest dość do dupy. Tak. Tak, idziemy zabić jakiegoś głupiego tego bawołu, być przynajmniej ten bawoł, żeby to, bo to zaraz zaatakuje, no ale to. Tam jest. Że jest blisko hien? Nie, no chyba nie tak blisko. Miecz smoczy. Bo te tutaj tylko do dupy mięso. Dobrze, niech idzie trochę bliżej, żeby się nie męczyć. Dobra, tutaj nie stanie. A kurna, głupia hiena normalnie. Nie, że nic nie warto się wpierdalają normalnie. Gdzie to jest? Gdzie ten ciunie? No nie poszedł normalnie. Dobra, jeden zaraz też obiorę na żywność. Nie miał strzały, to mi się dać jedną atakę, a nie pójdzie głupi dziadek, normalnie niemiecko i denerwować. Nie ma, ale że się ona rozmachała. Dawno miał miliard tego mięsa, tego lepszego mięsa i gorszego mięsa, nieważne. Dobra, a tutaj samo gorsze mięso będzie z hieny, ale też wezmę na mięso, żeby tam było z czym to felerstwo karmić. I te pazury, nie wiadomo po co, no ale to. Jeszcze nie znalazłem jeszcze innego zastosowania dla pazurów. O, widzicie jak to się teraz zrobił kolor, nie? Wreszcie się wybiło, nie? No, zadziałało, kurde. Nie działa za szybko, nie? Ale tak to właśnie działa, także tak powolutku, to trzeba poczekać chwilę, zanim to zadziała, to nie. To co mogę usmażyć częściowo. Albo tam dać, dobra. Dobra, puszczę. To jest takie trochę średnio opłacalne, normalnie to w ogóle nie opłacalne jest zbieranie takich mięsa, bo to wszystko gnije. Ale tak teraz to tam. Jeszcze się nie zagoiło, panie, kurde. I ten też jeszcze ma takie zakrwawienia. Mam nadzieję, że to jakoś zniknie. Pewnie zniknie, jak się wloguje i wyloguje, bo to tak normalnie to wyglądało. Co, mam go wodą opryskać normalnie, umyć normalnie? Tu są płótniczki. Dwie. Tak, na wszelki wypadek te mięso. No i kurna, 50 tego mięsa. No wcale tego dużo nie jest tak naprawdę. Wiesz, ty cholera jasna. Dużo ale dziadostwa jest tak naprawdę. Teraz mnie zdenerwują normalnie, jak z tego nie zrobię dwóch. A, zrobię dwa, dobra. Starczy, tylko nie potrzeba więcej. Bo tamto to już jest z czegoś innego. Ruda żelaza. Nie, ruda złota. Ta ruda złota teraz, ze złota. Zastanowić się, czy jednego robić kamieniaka, czy nie robić, czy w ogóle go zostawić, tego kamienia.
Kamień. Kurwa, jak się nazywa kupi. Kamieniorożec, to nie. I poczekać ze srebrem. Jeszcze srebrny i złoty kamieniorożec, nie? Ale bo to jedzą kamienie, na szczęście nie srebrno i złoto, nie? Bo jak myślałem na początku, że one srebrno i złoto wpieszają, to nie chciałem ich w temu tylko robić, no maja, bo. No szkoda srebrna i szkoda złota. Dobra, stwórzmy to. Kurde, nawet nie mam szans, żeby dwa stworzyć, dobra. Dawaj to. I dawaj to. Bo krew demona trzeba będzie jeszcze pójść. Zaczynamy z demona. Dobra, bo idziemy, że zeszła ta krew błyskawicznie, nie? Jeden kamyczek będzie siedział tam i tyle. To nie to, to to. Kamyczek się przejmuje, przejmuje się, dobra? Dobra? I teraz po krew demona cholerną. I tutaj coś miałem jeszcze wsadzić, tam mięso miałem wsadzić, żeby tygrys trzeba było się przyjmować. Nie takie mięso, tylko takie mięso z cieniu kwiatu. Tak, żeby była szansa, żebyście wyrosły na większe. No, fajnie by było oba na większe wyrosły, ale nie jest to takie łatwe. Dobra, idziemy stąd. Wsadźmy to tu. To dajmy tu. No weźmy nawet jeszcze może 5 dyszek, dajmy tu. I tak tego nie zeżrą, ale dobra. Aż tak szybko nie żerą normalnie. To nie są jakieś te warioty. Dobra, idziemy stąd. Tu. Tu. Taki to jest właśnie byt społeczny normalnie. I tak to, to wygląda. Tak właśnie to, żebym tutaj budował. Tą świątynię nie bardzo, żebym budował właściwie. Bo ja bardziej te uzdrowisko wodne tu robię. Tu budowałem tą wrota jeszcze. Jak ja się tu bez 5 wrót postawiłem, zanim wtrafiłem normalnie. I ogólnie myślałem, że nie umie trafić, bo postawiłem jeszcze tu fundamenty, bo myślałem, że przez te fundamenty nie umie trafić. Potem musiałem te sufity niszczyć tam u góry, kurde, jeszcze bardziej, bo to, żeby to wstawić, w końcu się jakoś udało wstawić. Już też na drzwi sobie stawiam. Stwierdziłem, że muszą być jednak takie drzwi i tyle. Są i tak odwrotnie postawione niż tamte drzwi, nie? Ale to u góry widać różnicę. Dobra, pierdzimy, że ogólnie jak świątynia wygląda, nie? Tu oczywiście są takie rane kobiety, które mają ściągać ofiary do świątyń. Co nie przyszły trochę do świątyń, tu jest jedna tancerka, tam się sama tak przesunęła. Ale dobra, no zresztą kurde, normalnie. I tu jest druga tancerka. Ta też się troszeczkę wysunęła, a ten szkielet nic nie zrobi. One tu ściągają, to jak dzwony w świątyniach i tak dalej, to one tak mniej więcej podobnie działają. Cię na ofiarnie. Nowe, nowości. I tu się wchodzi do nich. O, trochę się przesunęłaś, kobitku, za bardzo. Nie wiem, kurna, czemu nawet. Nie denerwuje mnie coś takiego normalnie. Może stąd potem wypaść, kurde, normalnie. No ale teraz nie postawisz jej, bo ona stoi tam, gdzie stoi. Boże, tutaj. Chwyć ją tu podnieś, jeszcze raz podnieś. Bo nie wiem, czemu się przestawiłaś, ale masz nie wolno ci się przestawiać. Tutaj stój, dobra. I zamknij ci się, żeby nie wypadała mi z tych klatek normalnie. To jest kapłanka, nie? Są tancerki na świątyni, nie? Dwie tancerki tu tańczą, nie? Tak to tu wygląda. Też się przestawiła ta jedna, oczywiście. Tam świątynie mi zepsują. Tu jest ketmet zaklinaczka, a tu jest ta cała i druga taka. Tak, obie tutaj są te kobitki, ta się sama przesunęła i już mnie denerwuje normalnie. No ja pierdolę, z wami jesteście niestabilne emocjonalnie normalnie. No ale one się no, ruszają, nie? Ja pierdolę, że całą świątynię rozwalę, nie? Powinien mnie złapać, nie? Ogólnie strach jest taki, że one w ogóle wpadną, zapadną się gdzieś i będzie w ogóle przerąbane, nie? No i już ich nigdzie nie wyjmę. Także to jest takie trochę ryzykowne, no ale... Sucho w gardę. Dobra, zaraz. No i teraz się akurat zbliżyła, jak ja już byłem blisko ją postawić. Ona się zbliżyła... No... Do tego. Do punktu mojego. Tu oczywiście są jak te koty, pantery ściągnąłem. Jedną taką panterę i dwie takie pantery tu dodałem. Tak.
Napij się, bo dziadek zaraz zdechnie z pragnienia, z końca pustynia, nie? Dobra, napój się na chama. W końcu mam studnię. To nie jest jakiś tam, kurde, problem. To jest druga tancerka, którą troszeczkę chcę poprawić, bo za bardzo przegina pałę i mi za bardzo się wysunęła stąd, kurde, normalnie. Choć to jest, może one się tak przesuwają do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i to jest takie trochę problematyczne, ale mówię, to są takie naciągaczki, o. Ściągają do świątyni, tylko to wyznawców, nie? W końcu są już dwie czynne świątynie, nie? Właściwie nawet chyba trzy, ale ta oceta to nie może, nie. Tutaj właśnie widać z tymi kratami. Siedzą, no tak trochę i tak ściągają. Przychodźcie, przychodźcie do świątyni, to wołają, nie? Tak trochę jak syreny, ale dobra. Czy inne dziady normalnie, nie tylko syreny to wołają. Dobra, tu nie wchodzę na razie, idę po krew demona jeszcze. I się napoję krew demona i tam trochę pobuduję kuchnię. Krew demona, powiadacie. Dobrze, że mi tam nie pozdychały, mimo że nie jestem jakiś biedny, ale kurde, i tak szkoda takiego złota. Jednak złoto jest trochę trudne, najtrudniej chyba do zdobycia minerałem, bo nie jest takim bezpośrednią rudą, nie? Tylko jest tam z czegoś, zapomniałem to nazwać, nawet bo dawno nie zbierałem tego podziastu. Tu są to takie. To jest właśnie w akwilońskim dodatku, te takie pochodnie i tak dalej. Tutaj ten Hanmu to czas mieszka, te całe te obwódki takie też czasami są. Taki dywan właśnie, to jest też z tego dodatku właśnie. No wszystkie te pomniki, nie pomniki, to się robi właśnie, takie łóżka, tam toaletki, to wszystko z tego dodatku, nie? Taki właśnie trzeba postawić, taki rzemieślniczy system, taki właśnie. Po prostu on tu robi kilka rzeczy z dodatku, nie? Nawet fajnie, aby tylko robił rzeczy z dodatku, no ale on robi tu wszystkie rzeczy plus tego z dodatku, nie? I jedziemy pierw po krew demona, a potem będziemy się zajmowali tu perelami. Dawaj do krwi demona. Do krwi demona idziemy. Tam były trzy pająki, trzeba 30 krwi demona chyba tam. Tu nie ma krwi demona, to jest miliard złota normalnie. Ale ten złoto jest bez sensu normalnie, bo to złoto się nie da przytopić na sztabki, żeby z tego monety były, nie? No to właśnie jest tyle z tego złota, jest właśnie tyle pożytku co nic normalnie, nie? A pozostawię sobie to właściwie. No. Temu właśnie z tego złota nie ma za wiele pożytku. Bo on jest przemielony na ten, on jest na sety, nie? Ale się nadaje, ale na ten się nie nadaje. No kurde, że miałem folerek, kiedy ona z nami zgniła, czy jak? No możliwe, jak nie mam ten. Nie mam, to nie mam, no ale że miałem tego w 3 i trochę miałem krwi demona, przecież ja to dobrze jeszcze pamiętam. No wiadomo, mówię, że kurde, miałem tego cholera, a teraz będą mi tu kurde kłamać, że nie miałem normalnie od cholery krwi demona. No ja się kurwa w krwi demona topiłem normalnie. Ja rzadko robię w tym stanowisku partnerskim rzeczy. Praktycznie tam po jakieś pojedyncze i tak dalej, bo tam średnio mi zależy normalnie. No jak ja ciągle gram na niskim poziomie trudności, to tak do niczego mi to niepotrzebne, nie? A wyglądowo są takie same, tam parę jest innych wyglądowo, no to się takie rozrobiło, nie? Ale to się tam, to tam nie schodziło, tak tego wahajmiku, że tam jeden srebra, jeden złota, jedna posoka, nie? Tam lepsze jedwa, lepsze te inne pierdoły. Czekaj, co tu znalazłem? Muszę spróbować kiedyś zrobić te fundamenty tutaj, ale nie wiem jak, żeby ten most zwodzony zrobić, no ale w końcu gdzieś. Tylko te kurde nie, no musiałbym i pasowałoby mi gdzieś po tej stronie zrobić most zwodzony. Właśnie zbyt duże dystanse między świątynią, tego się nie da właśnie zacerować, jak mnie to denerwuje normalnie. Nie wiem, to fajnie tak równo chciałem podciągnąć, ale to się nie da. Nie idzie tu postawić kostek. To będzie budynek inny, jeszcze postawiony inaczej, tylko muszę zniszczyć ten skarbiec, przesunąć ten skarbiec i potem ten, tylko muszę sam, powinien jeszcze dodatek kupić do tego. To ja mówię, no tańczą tutaj, ściągają, kuszą kurde klientele, bo tu jest jeszcze świątynia inna, świątynia i szpital. Tak ona w ogóle wygląda teraz, bo tu też się trochę... O ja pierdolę. Kiedy mi to runęło, kurde, normalnie, ja pierdolę, burzysz w innym miejscu, spadnie w innym miejscu. O kurde. Chodzisz po tym świecie i noce naprawiasz ten...
własne błędy. No i to jest taki problem, że ten kurde ona potem tego nie postawi od razu, bo teraz trzeba podnieść wszystko do ręki. Noż ja pierdyle te butelki i te pierdoły pewnie, nie? No ale tu postawiłem taką ścianę właśnie, tu już ona była, nie? Ta była, ale postawiłem, otoczyłem to tymi ścianami. Ja matajską ścianę dałem, tu jeszcze taką, taką i taki kominek właściwie tu dałem nawet. Nawet zapomniałem o tym, że ten kominek tu dałem. Zapal kominek, nie się pali. Tak. Dobra. To jest jakby jadalnia szpitalna, nie? Tu są dwie kucharki, nie? Stoły jeszcze, właśnie krzeseł nie ma, no ale to nic. Na razie tak bez krzesła. Gdzie teraz ten? Aha, by to mięso miałem rozniesieć. Kurna, normalnie zapomniałem o tym głupim mięsie. Czekaj, jak to tu wyglądać miało? Tak, tak i okno, kurde, dobra. Dwie ścianki zwykłe takie. Jeden, dwa, no kurna, co cały tych materiałów tak dużo nie nazbierałem, jak widzę, bo to teraz widzę, zalezie mi wszystko normalnie. I raz, jeśli tu trzeba nacerować, a się w ogóle tego nie burzyło jeszcze, to jest najsmutniejsze. Fajnie, by po prostu szło posta... O, idzie postawić. Tylko, że tak kurde miga, że to... Już myślałem, że źle postawiłem. To się też mi zdarza. A nie, tu jest tylko na dwa poziomy, nie? To dobra, to... Dobra. Zacerowane, zacerowane, nie? Tu, wiadomo, jest królowa piaskowych żniwiarzy, nie? Czyli ten gigantyczny stworzenie. No 8800, tam coś takiego, nie? Tutaj to też otoczyłem właściwie tą ścianę, tu dałem taką zmianę, wiele wprowadzam. Tutaj to nie zrobiłem wiele zmian, tu jest wiadomo świątynia, ona mi teraz sama leci normalnie, no. W ogóle straciłem kontrolę nad postacią, to już w ogóle jest super denerwujące, nie? Tak, tu nie ma teraz tego korytka z siedzeniem. Różne jakieś trzy tancerki, ale one są wszystkie takie se. No ale dobra, tam. Tam, bo to tam inne, tam, to są żołnierki ochrony, nie? Takie miejscowe, nie? Miejscowe siły samoobronne, nie? Tak zwane, tu jest przychodnia, taki tam tymczasowy. A takie tam można powiedzieć spa, kurde. Co tam chwilowo przebywają. No niestety tutaj widać tą, no, ale to jest. To jest trochę zepsute przez to, no, ale. Tak się nie da inaczej. No tutaj wiadomo, jest szpital, nawet poduszki rządzą. Stółek taki jeszcze i tutaj jeszcze jakieś krzesełka się do mnie i będą za tu jadły. Nie. Tu jakiś żółw, no, ale to ten żółw tu dostanie. Tam jest te żółwi, teraz już nie mam, tak mało, parę zrobiłem, nie. No tu ma swoje pająki i swoje ulubione zwierzęta, nie. I tu coś śpi w tym namiocie, nie. Jeszcze to tam. Namiot, łóżko dodała i na jakiś pierdol. Też alchemiczka tu jest gdzieś. Właśnie, bo ja szukam tego kurna korytka normalnie. Korytko zostało przeniesione, bo nie łapało tamtych panter, nie? Właśnie, temu zostało przeniesione korytko. Bo nie łapało panter. Właśnie, już nie łapało tylko jedną panterę, nie? A nie łapało wszystkich panter. No jest ich, jest, nawet jak pognije, to niech będzie i tyle. I tyle, co się tam przejmować, nie? Nie ma co tam przesadzać już, mówię. To, że tam jest takie se. Tutaj to tam już tak pewnie. Otwórz te drzwiczki. Otwórz te drzwiczki. Tutaj to właśnie tych ścian nie robiłem. Tutaj jest taki bardziej luksusowy szpital. Już stolik taki mają. Tutaj nie, tu jest alchemiczka, nie? Taki namiot ma i tak dalej, te skóry, nie? Poszły tutaj, nie? Jakby trochę taki bardziej płatny, prywatny, na część kliniczną, nie? Ale dobra. A tu jest bezpłatny szpital, no. Takie drzewka, nie drzewka, jeszcze tam mam trochę tych drzewek, ale mi się tak nie chce ich znosić. Zawsze te ustawianie przez rzeczy tutaj to jest takie przerażająco wkurzające, nie? Teraz wyjdźmy stąd, tędy choćby. Tą bramą, którą tu wymieniłem w całe wrota. I idźmy normalnie klatką schodową, no. Bez żadnego szaleństwa, nie? A, bo dobra, miałem jeszcze krew demona dać tam, cię mały dół do kupi. Bo to trochę się będzie przejmować, nie? No, trochę to będzie 4 godziny. Albo 3. Tego to ja nie pamiętam. Ale wiem, że się długo przejmują zwierzęta. Muszę kiedyś iść po wielbłąda jeszcze normalnie spróbować wielbłąda zmutować. Mam takiego zwykłego wielbłąda, bo na początku nie wiedziałem, że tu się w ogóle mutuje zwierzęta. Ogólnie i tyle. Tak,
że trochę na tym zmarnowałem czasu. Taka alchemiczka, taka se z wyglądu, no ale poziomu trzeciego, nie? Obniżę koszta produkcyjne, nie? Co już samo w sobie ma zalety, kurde. No, ale nie. Trzy pająki? Są tak, trzy były pająki, na pewno trzy. Nie, dwa pająki były, czyli niepotrzebnie, bo tak naprawdę ja już przecież ja trzy kupiłem pająki, pięć kupiłem pająków tylko, nie? Tu miałeś mięso, kurna. Aha, dobra, masz te mięso, bo je masz po prostu. Ej, za dużo żarcia noszę, no maj, kurde. Tak naprawdę, trochę tego żarcia niepotrzebnie tyle zbieram. No, to jest jedyny produkt tak naprawdę, no ale no. Weź to wywal też ogólnie. No, tu jest ta lista, jakby kto jest karmiony i tak dalej, to też... I tak dalej jest tam. Tam tygrys biały, to nie w porządku. Krokodyl też jest karmiony gdzieś tam i siedzi pod kamieniami, kurde, trzeba rozwalić kamień. Jak się rozwali kamień, biednie teraz wygląda, normalnie denerwując milionami krwawymi zielonej krwi. Także liczę, a pająki, po pająki, po dość przyszedł, kurde, po te pająki kup, któryś przyszedł. Ech. Nie do tego koleckam. Do tego koleckam, te się już trochę przejęły, no to będą troszeczkę opóźnione, nie? Jasna cholera, jeszcze nie wziąłem tego cieniu kwiat. Ty kurde, normalnie nagonię się w to i nazad, kurde, jak głupek. Cieniokwiatu. 43 cieniokwiatki mam, tylko nie chce mi się chodzić do tego, do tych bossów głupich normalnie tam, bo to jest nudne. Nie lubię tam walczyć. Droga jest głupia, jeszcze się gubię normalnie. Cię, dobra. Zeżaruj normalnie, a już tak wiele zrób. Tylko, że no jeszcze tygrysy szablozemne, no to jeszcze nie wiadomo, jak mi szybko to pójdzie. Dezmutowanie tych tygrysów głupich. Kamyczaka, ile ten kamyczak tu wytrzymuje? Na razie zostawię tego kamyczaka, w ogóle nie będę go przyjmował. Nie wiem, się uda do tego kamyczaka przynajmniej, to będę chciał zrobić srebrnego kamyczaka. Jak mi się nie uda, to będę próbował znowu ze złotym i tak. Tak niech będzie, dobra. Otwórzmy tego rota. Nie chciałbym jakoś tak zginąć ogólnie jednak za bardzo gdzieś spadając z jakiejś wysokości, ale dobra. Hip. I nie wiem, normalnie klatką sodową jak cywilizowani ludzie. To jeszcze właśnie wydłużyłem o trzeci rząd, bo tak się jakoś nadbudowało to tutaj, nie? Nie szło za bardzo tego zrobić właśnie równo z tym tej klatki sodowej. Kurde, nie szło zrobić, bo tu jest właśnie te naturalne, te kamienie są takie niezniszczalne. I tu właśnie jest tak zwany ten, już tutaj widać, że tak, co zrobiłem tutaj, to te, tutaj dałem te jadostwa. Czyli posągi, nie, takie z wodą, żeby sobie można łeb tu umyć i tak dalej, nie. Posąga orzeźwienia, nie. Tu będzie przebieralnia, czy tu szafki polecą, szafki. Jakieś inne pierdoły, toaletki i inne takie rzeczy. Tak, standardowo, tylko muszę te szafki porobić, nie? Tu będzie tak zwana sypialnia, choć tak trochę... Mówię, to będzie sypialnia, czyli ci, co są sobie posiedzieć więcej, to będą łóżka i tak dalej, takie pierdoły. Chcą noc spędzić, jak to w kąpieliskach, nie? W końcu kurde pomyślałem, co... I tu jest... Sauna, choć jeszcze... O, się coś się popiszyło. Sauna i też tutaj już jest posąg z wodą. I tu jest sauna, nie? Tak zrobiłem z drewna. Nawet wybiłem to fajnie z drewnem. Tak. Tu i tutaj tam jakieś te... Tu jest takie coś, tak. Tu tam pewnie jakieś takie piecyki. Tu tam jeszcze te zadaszenia i tu takie tam te sofy czy kanapy. Kanapy. I będzie gotowa. Trochę mała, no, się wydaje. Ale tak kurna jakoś nie wiem. Nie chciałbym się robić takiego pojedynczego korytarza cienkiego, a nie wiem właśnie, czy jeszcze tego nie rozwalę. Właśnie. Że jest trochę kurna za mała i nie przesunę tego o jeden do przodu. Do tutaj zastopuję. Jak tutaj wygląda podłoga. Tylko że to jest podłoga drewniana, cholera. Dobra. Ale to i tak mogę tak zrobić też, tu nie ma. Żeby dotąd to wyciągnąć tu.
Mam tego drewna dość sporo. Może nie jakoś bardzo, no i tak dalej. No to tutaj się doczytuję. Tutaj drzwi takie. Otwieraj to. Tu oczywiście ten główny zbiornik. No nie dało się więcej takich zbiorników zrobić. Tu zrobiłem nawet takie, że może sobie do tego skoczyć, nie? I hium. Nie wiem, czy to zostawić, czy nie ogólnie, ale tak zostawiłem taką skocznię na razie. Tu też tam, no wyjść stąd, to też rzeczy czasami. Tu jest taki, kurde, normalnie na razie. Chciałem to z drewna zrobić, ale... A potem wymyśliłem, że to też, ten tier trzeci też wygląda jak to drewno. I że to niby na takim trzecim poziomie wokół. Pierwszy chciałem nad tym pójść, ale to jest niemożliwe nad tym pójść. Bo się, kurde, nie da się tego postawić nad tym. Musiałby być pewnie bardzo wysoko, ale to rzucić. Tam też to tak jakoś porobiłem, ale to... A tu chcę zrobić jadalnię. I tu właśnie myślę, żeby była tak właśnie na wysokości i cycków, żeby te... Normalnie tutaj właśnie, że gdzie są jej cycki, to będzie na całej łeb, nie? Ale to zobaczę, czy się w ogóle uda, nie? Weźmy, zróbmy z tego, powiedzmy, nie wiem, 10. Bo jeszcze bym się schody zrobić, kurde. Także to nie pobuduje za wiele, jak widzę, kurde. Myślałem, że tego tak dużo zebrałem, a... No nic. Ale to nic. Jest, ile jest. Tu. O, właśnie o tym chodziło. Dobra, to jest drugi poziom? No niby tak, niby jest drugi poziom. Tak. 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 Tak, dobra. Czy będą normalnie wchodzili, to będą na poziomie cycku, nawet wyżej niż poziomie cycku. To będzie, no dobra. Będę musiał tam to zburzyć jeszcze. Bo mnie denerwuje ogólnie. Jeszcze jed... Ej, niepotrzebnie, dodajesz tego jeszcze... Kurna. No dobra. Pewnie jeszcze na schody, jakieś schody jeszcze muszę wrzucić. Tędy rzucę schody, tędy właśnie. Tu zrobimy wejście. Zrobię wejście, zrobimy wejście, jednak cholera. Tu wejście zrobić i będzie fajnie. A to zrobić trzeba będzie tak, to weź tu. Zostaw to, wypieprzaj mi z tym. Nie ma, wyciągaj tych łapek. Muszę zobaczyć, jak to w ogóle wygląda ogólnie. Wejść tam normalnie, bez schodów. Czy to jest fajne, czy nie fajne? No ona się tak męczy, bo to są te wrota, kurde. Się ma tak potem problematycznie wyspinać, aby nie wiem. Świruje pawiana normalnie, nieziemska postać, normalnie spinając się po wrotach. Puszczaj tą. I tu będzie to tak na poziomie cycków prawie. Nie ma na poziomie łupaje nawet jest normalnie. Trzeci poziom tak ledwie osiąga. No ale fajnie, nie? I tak to wygląda tak jak chciałem, żeby wyglądało. Tak. Dobra, tu niech to będzie o jeden do przodu. Tu gdzieś muszę jeszcze zrobić wyjście. Nie wiem, czy robić wyjście na kolejny balkon, czy pierdylić to normalnie. Bo tu byłaby kuchnia. Tutaj to jakieś czapnąć, teleknąć. Albo nie. To jest poziom drugi. A to jest poziom też drugi, kurde, właściwie. Ciekawe. Myślałem inaczej, że to jest zrobione, ale dobra. Że kurna, głupie schody tak zżerają. Zrobić takie schody, czy robić schody akwilońskie, zastanawiam. Schody, które schody wybrać? No i widzę, że mi tego na wiele nie starczy. Czego mi brakuje? Już ten cegły, kurde. Nie cegły, kurde. A dobra, że jeszcze za dużo, żeby sobie radzić. Schodki są, schodki. Gdzie jesteście schodki? Jak się zaskoczę, no szukam jak głupie. Te schody takie, kurde, skośne, to mi nigdy nie mam do tego daru, żeby to robić tymi schodami przeróżnymi innymi. To są z rubieży z poręczą i rubieży bez poręczy. A to są jamatajski styl. To mi się chyba najbardziej podoba. A akwilończycy to nie jakoś mają takie, kurde, kamienne bez... Bez tego, to też nie wiem, gdzie to i tak już jest. Musiałem przegapić te akwilońskie. Tu są akwilońskie, takie mają. Dobra, dawaj to. Dwa, no i kurna pójdzie w pizdu tego normalnie materiału. Urzające to trochę jest, ale to nie. Wypadł mi z tym łukiem tu stąd. Dobra, i teraz trzeba ostrożnie zostawić.
Zjedz ten kawałek mięsa na znak pokoju oczywiście. I tędy bokiem prowadzi schody. No ciekawe, ciekawe. A, tu. Ale to będzie tupy normalnie, bo to będzie tutaj w tym miejscu tak kurna. Naprost. No, kurde, ma jak mnie denerwuje. Tak? I tak. No i dobra, niech się wbija w ten kamień. Tylko potem kurna będzie ciężko o coś takiego, żeby zrobić. Ale jakoś to tam obkrążę, otoczę kurde. Bo i tu schody kurna no. A nie, no tutaj będzie sufit. Tak, bo tu będzie jadalnia, cały czas szła jadalnia jeszcze, nie? Trzy. Takie dziady. Nie, no fajnie, bo będzie przynajmniej widać i łeb, i widać nic. To, że tak kurna normalnie nie można tak jakoś barierki tu jeszcze dać. Tylko, że barierki one zasłaniały, to się normalnie, to takie wkurzające. A spadnie się tędy? Spadnie się. Z tym to nie wiem, co właściwie zrobić normalnie, bo teraz tak, to jest tu. To teraz jest to, teraz to będzie za blisko zaś. Schody by wypadało przesunąć, no tu gdzieś, nie? Albo w ogóle to zlikwidować normalnie. To jest też taka możliwość, że to w ogóle zlikwiduje. Bo to miał być inny pomysł, to miał być taki, tak jak widziałem właśnie w Hołowie, że tam właśnie nad tym takie kładka przejściowa i tak dalej, ale to jest jakoś źle zrobione. Bo ten kamień mi też nam wkurza. To jest jakoś źle mi to wygląda normalnie. Tak? Tak? Nie wiem, czy nie zrobić też tu wejścia. Ale tu jest tak fajnie bokiem, nie? Wtedy można byłoby postawić jeszcze jedne niby schody koło siebie, bo dwa schody, nie? Ale tak... Tak se to wygląda, nie? A jadalnia tutaj. Tak, to będzie wyglądało. Trzeba normalnie kuchnię postawić, jeszcze znaleźć kucharkę jakąś. Już złapać muszę, bo już nie mam kucharek na żadnym kole. W terenie nawet. Tam coś by nie jedzenie pokończyło kurna w tych kołach normalnie. No tak stąd fajnie wodę widać normalnie. Sobie patrzeć stąd na wodę, nie? I można barierki postawić. Tylko tak, czy sunąć jeszcze o jeden w bok, czy już to zostawić w spokoju? O, to jest pytanie. Bo ta jadalnia jest trochę mała przez tą łeb teraz normalnie. Można było tu niby dać jeszcze jedną taką. Żeby były dwie takie cyńskie głowy tutaj. Ale pewnie jak zburzę ten kawałek, nie postawię drugiego takiego pomnika. A to jest tylko kamień, a nie jest wymagany. Bo powie mi wtedy, nie, nie da się, bo jest obiekt inny, kurde, tak. Tego się już kurna nie da zrobić normalnie. Zejdę na dół. Bo ja nie wiedziałem, że tu się za jedną uda wcisnąć. A teraz tak myślę, żeby jeszcze drugą wcisnąć. I wcisnę drugą, tak czy siak. Najwyżej zburzę tą kawałek ściany. Nie wiem, czy to wszystko nie runie. Dobra, idę to. Idę po to. Po drugi taki pomniczek. Biegnij sobie. Bezpiecznie. Tu już tam obniżałem, bo te duszniczki to mnie dobijały, ale no. Różne rzeczy budowałem, też budowałem na tej ścianie. Nic mi się tam nie udało, tak naprawdę. No były różne próby takie. Tu są trzy tancerki, bo tutaj było tancerek niestety. No nie musiałem wypasożytować tancerki, kurde, na świątynię. Tylko, że kurna, tam to się trochę... No. Tutaj. Punkt respawnu. Ja wbrew pozorom ginę w tej grze, kurde, więc kurde, lepiej, żeby był tu. Bo mam w takim dziwnym miejscu, gdzie się łóżko postawi, tam się stawia, a ja potem kurde mam takie miejsce, że to nie są dobre miejsca na respawn. Tu jest masa dziewczyn, jedynek, dwójek i chyba tam trójka nawet. Nawet wszystko z fajnymi ciskami, ale już teraz zacząłem szukać Azjatek, nie? Znaczy sobie w ogóle weszłem w kreator postaci. Znaczy oglądałem ze swoim własnym filmik z kreatorem postaci i tam zobaczyłem wszystkie rasy, które są Azjatki, spisałem, nie? Bo tam jest mało Azjatek tylko na tym statku przeklętym, no bo tam jest, są hyrykanki, ale to jest mało, nie? Zjedzmy to, żeby przynajmniej się udźwig dźwignie, a ja gdzieś tu miałem jakieś jedzenie, to idźcie mi z tym jedzeniem w cholerę. Dobra.
to szłem po coś, nie? To są bez sensu te nazwy takie imienna i tak dalej. Ta jeszcze jest nawet fajniejsza, nawet te imienne i to wszystko jest fajniejsze, nie? Tu ogólnie jeszcze właściwie tego nie pokazywałem dawno. Co ja tu jeszcze nałapałem, kurde, normalnie za ten postacią, że nie wiem, zostawiłem jakiejś rozebranej. Ale nałapałem tu tak. Kapitan Oda, to się dziwnie nazywa, normalnie nie pasuje jej to. Tak, ma 2000 punktów życia, nie? Mnie jest słaba, ale to wszystko tam będę wymieniał, ona gdzieś tam swój przydział każda znajdzie. Bo mnie każda wojowniczka w końcu znalazła przydział. Tu jest Iris, zabójczyni olbrzymów. No ona właśnie dostała już set, ale broni nie. A włócznie też ma 2000 życia. I Serena tu jest. Jela Serena. Też ma 2000 punktów życia. Nie zawsze tak jest, że mają, bo potrafi mieć więcej życia, nie? Potrafi mieć nawet do chyba 10 000 punktów życia. A na pewno 6 czy 4, bo kraj rozgłoszący ma chyba więcej niż 2000. No, on się odwrócił razem z jego dziewczynami, bo z jego dziewczyny sztab ochronny, tak jak z Wilkanki zrobiłem. 1500 życia ma. Tak, gdzieś kraj rozgłoszącego ogólnie też mam na kole, ale to nie na tym terenie, dobra. Co ja się zrobić, zapomniałem znowu. Jestem w swojej siedzibie bezpieczny. Dobra, to dość mięsa. Weźmy zgniłe mięso. Bo tu nie ma zgniłożerców. Para pantery, jaguary, tygrys i tak dalej. Są przydziały, także powolał nie mieć czwartego korytka, no ale dobra. Trzy korytka ma mi dojść normalnie. Aha, już wiem, gdzie miałem iść normalnie. Potem kurde, głupi pomnik. Ale mi to tam się teraz zburzy, masa będę rzeczy musiał zburzyć. Także nawet tego kurde nie odbuduję normalnie. Ale to nic, no. To już potem będę robił sobie. Jak postanowiłem, że mają być dwa, tak mają być dwa. Nawet będą bardzo ładnie pasowały. A to się materiały zdobędzie, tylko że to nam się grać już, bo iść po posokę musiałbym i tak dalej. No. Już nie mam posoki. Iść tam pozabijać te pająki, nie? Z pająków jest posoka. Ze skorpionów, pająków i takich żniwiarzy, nie? Ale tylko, że mam pająki blisko. To gdzie ja tam będę chodził dalej, nie? Jest posoka i tam posoka jest tego potrzebna, nie? A i szkoda, że złota nie idzie, kurde, trochę zmonetyzować, jak go nazwał, z pyłu złotego, bo to tak, no trochę pyłu jest potrzebnego na jakieś dekoracje, nie? Z tego dodatku, ale tu jest pomnik taki. Weźmy ten pomnik. To jest jakieś co inne pomniki są. Tu harfa, nie harfa, takie inne pierdoły. Łóżka, nie łóżka, kanapy, nie kanapy, kanapy też wezmę właściwie. To się akurat przydadzą, no choć sądzę, że jest ich tu i tak będzie za mało, no ale... Dobra, to... Tu jeszcze ze 100 razy wracam, nie? To jest taka jego żołnierka. Ubrana w biały set wanierskiego wilka lekki. Ładnie wyglądała to, myślę, to jest tchan, młoto, trzask normalnie. Ale mi tu kurde wariuje. Ja pierdolę, ja muszę wyjść z budynku. No niestety, kurde, na przyszłość przydała karta graficzna. To już kurna, ta karta graficzna to już jest opóźniona w rozwoju normalnie. Do tych gier normalnie. Ona już nie uciąga tych gier normalnie, już się wszędzie męczy. Te debilki strzelały w ścianę normalnie i potem są nawet we mnie niektóre zaczęły strzelać. Obniżyłem poziom i nic to nie zmieniło normalnie, musiałem wyjść. Denerwowało mnie strasznie to normalnie, co one wyprawiają. Próbowałem to przenieść górą, połączyć tak i tak dalej, bo tu też na się nic nie udało. Dobrze, że kamieniem jechał. Jeszcze się zabijesz, żelowanie. Myślałem, że przez przypadek znowu spadam. Ale na szczęście nie spadałem. No, tamte ładnie tańczą. Oś. I nie powinny pospadać, no, ale kurde, no przesuwają się strasznie, widzę to teraz. Cholera jasna, normalnie się zdenerwuję, to poszerzę, kurde, normalnie. W ogóle. No ale to tak i tak powinna być blisko, nie? Bo to musi być widoczna, nie? Żeby jakieś dziewczyny chciały przychodzić do świątyni, nie? Facetów to mam mało, nie?
facetów chyba nie trzeba przekonywać normalnie za bardzo. Żeby do takiej świątyni przechodzili. Dobra, weźmy to. Wywalić to stąd. I teraz tak, kurna, żeby to tak łatwo było, nie? Ale tak łatwo nie pójdzie, żeby tylko rozwalić jedno i żeby wlazło. Nie, nie wejdzie tak. Nie bądź rozbawiona byle czym normalnie, bo się byle czym rozbawiasz. Znaczy od dołu te cynergię rozbawiają. Tak, cofnijmy się. Ile się tego zwaliło? Jakby tak, żeby jedna tylko... Jedno się zwaliło i tyle było potrzebne, to byłoby już super, ale to się już takim, ta gra nie jest taka miła normalnie. A nie, jest taka trochę miła, widzę, że trochę miła jest, no. Ale jest krzywa, jestem, cholera jest. Ale jest milsza ta gra niż się wydawało, nie? No panie, do jasnej cholery, czemu ty jesteś krzywo normalnie? To się powinno samo stakować do równości, a nie... Iść to kurde prosto postawić normalnie, gdzie to się nie da. Teoretycznie postawię to i tak. Dobra, no tak się udało postawić, nie? Czy można to wstawić? Jeśli nie jest tak źle, to można podnieść, nie? Bo to nie jest żadna strategiczna rzecz w tej grze, nie? A potem podniosę, nie będę mógł postawić, nie? No, ale muszę to jakoś równo postawić, to nie ma tyle, że za kredyty. Taki pomnik krzywo postawić, no. Już powiedzmy, tak jest lepiej, nie? Tak. I teraz tak, dobra. To na pewno zwalę te schody, bo już mi denerwują. Wizerunkowo. Dobra. Tak wygląda druga. Żeby tak były dwie. Ciach. Tamte schody może jeszcze przesunę w tył wtedy. Tylko nie, one nie będą wchodziły, już będą się wbijały w to. Nie będę tego przesuwał. Pięć powinno starczyć, nie? Bo to jest pięć, no. Jeszcze o jeden. Żeby nie przeginać pały, tylko nie wiem, czy nie będą potrzebne już słupy, kurde. Tak, już będą potrzebne słupy. Tu się jeszcze łapnie, ale już będą potrzebne słupy. Przestań, że się z dwóch metrów kurde spada, żeby mnie nie narzekać. Już mnie to denerwuje. Dobra, to usunę to coś. Trochę materiałów odzyskam. Szkoda, że tylko jedną trzecią, może nie 100%. Przy takim kurde głupieniu, kurde równości i tak dalej, to tam zwalić to. Nikt mnie tu nie zawadza. I to też zwalić. Niestety trzeba to zniszczyć. Tylko że zanim potrafi je zniszczyć coś na dole, to jest po prostu kurde już w ogóle kurna tak denerwujące w tych rzeczy to w ogóle. Kto to tak wymyślił, to wątpię, żeby ktoś to wymyślił, tak. Jednego tutaj brakuje, jednego słupa. O rajuszku, jednego słupka brakuje, ale trzeba postawić. Nie ma sensu, nie da co płakać, nie? Dwa słupki ogólnie, no ale jeden słupek, nie tylko dwie kolumny. Nie ma tajską kolumnę postawię, bo one są ładniejsze. Jeszcze trochę tego mogę zostawiać nawet, no. To się akurat nie spodziewałem, ale to nic, no nic. To nic się nie stało, że można więcej stawiać, to się każdy głupi powinien cieszyć jeszcze, no ale to... Jak już buduję z tieru trzeciego, to się już lepiej z tieru trzeciego tylko buduje, no ale... Czekaj, by fajnie, aby to szło postawić troszeczkę tutaj, nie? Czekaj. No dobrze, tu. Tak, tutaj, żeby to poszło tu. No nie poszło tak jak chciałem. Tamta poszła jak chciałem, ta nie poszła jak chciałem. No co się to teraz zwaliło normalnie? Aha, to się nie burzy jak żółw pewnie, tak? Tak, nie rozwala się, nie daje animacji pękania tego czegoś. Teraz zobaczę, czy ten słupek podziałał, ale powinien podziałać. Tak, podziałał. Dobra, bo ten nie jest na tego. Powinno działać, nie? Ciech, tak, to będzie tu, to będzie jadalnia, to będzie jakieś tam kuchnia tu powinna być. Ustawiona tu i tu może. Nie wiem, czy dwie kuchnie. Ta gorsza i ta lepsza jadalnia. Nie wiem, czy to jeszcze wyciągać o jeden, czy to już będzie takie głupie. Chyba bym ustawił to już tak
Żeby nie było takie durnowate, nie? Tu dam takie ramki, a tu dam schody. Co prawda z poręczą będą schody. Nie rozwalę tego stąd. Że nie bez poręczą schody tu będę wtedy, tak? Rozwalę to cholerstwo. No i tu jest animacja już rozpękania tego wszystkiego. Dla mnie właśnie nie ma, no. Przy kolumnach niektórych nie. Weźmy inwentarz i weźmy schody jeszcze raz. Może wezmę teraz schody te. Drugiego typu normalnie. Takie niech będą dwa rodzaje schodów. Te schody nie wiem, tak jest. Tak, tak. Papary, to może zburzyć. To nie do niczego nie pasuje tu normalnie już. Jak ja nie umiem jednak nad tym przeprowadzić, to musiałbym to jakoś inaczej zrobić całkiem i to jest takie durnowate, nie? Jeszcze się ta dziewczyna denerwuje i... Nie, to mi się tutaj rozpada, bo... Niech będzie, dobra. Przestań tym pięściami to trzymać, potem jeden drugi. Niech spada, niech spada, to trzeba wysprzątać, bo to jest przeszłość. Myślę, że to rozwali. Dobra, rozwali to całe. Jak to spodobało, kurde. A to już powinno. To jest. No to też nie. No widać, że nowe. Z dodatków te bloki jakoś, kurde, nie chcą się burzyć w normalny sposób, tylko one znikają. Ale to nic, normalnie. To nic się nie dzieje. To. I teraz tylko dopasować tu. No, wyglądają tak trochę. One tak bardziej trochę. Ale dobra, wyglądają też fajnie. Nie są dwa rodzaje schodów właściwie. To nie są w ogóle akwilońskie schody, jakby nie było. Tylko to są z dodatków innych schody. Z trzeciego i czwartego dodatku. Pierwszego nie mam dodatku. Tam też są właśnie ozdoby w tym pierwszym dodatku i kurne. No nie wiem, czy jeszcze nie pociągnąć o jeden normalnie. Żeby to było tak jeszcze bardziej wysunięte. Tu są schody na balkon, tam są jeszcze drzwi na balkon. Tu tak to walił, tu. Zrobić to, czy nie zrobić? No to jest pytanie. A zrobię. Pięć, mówiłem, kurde, dziad głupi. Wypadł mi z jedną sztuką. No dobra, i nikt nie z wszystkimi wypadł. Mam nadzieję, że się uda postawić bez kolejnych słupów normalnie, bo to tyle. Tak. Bo tak powinienem już budować normalnie, czasami mówię drażnią. Tutaj drzwi, a ten jest taki wyższy, ten jest niższy, no nic, nie? To i tak nie ma znaczenia. No i kurde, podpora nie łapnęła, noż ja pierdyle, no. Podpora, dziadu głupi, kurde. Dobra. Tu jest zbiornik, nie? Ale to tak widać właściwie z daleka, widać ten zbiornik. W górę jest tak ładnie zrobione, niby nie. O rany Julek, kurde, to trzeba jeszcze taką jedną filarę. A już myślałem, że nie będzie mi potrzebny filary. Filary to wygnąć się z tym malarstwem. Filary to wanie się jakieś kupię. Takie drzwiczki to już nie wiem, które właściwie drzwiczki tam wybrać. Bo to bardziej drzwi się dołożą tak dla ozdoby, nie? I raczej. Właśnie tam będzie taka ramka. Taka. Tego typu ramki, tylko że akwilońskie. Serio? Akwilońska ramka jest jakaś najbardziej szkaradna z wszystkich? Czy jak? Stwórz jedną akwilońską ramkę. Widzę, że ja tam już na wyczerpaniu jadę normalnie. Dobra, podpory. Na podpory, bo kurna będzie tragedia. Dobra.
szkoda. Nie wiem, czy te odbory pasują tak, no ale dobra. Nie wiem, że to porozwalam. I mi się powali trochę, no ale to nic. Ha, ha, ha. Zobacz, jak to ogólnie wygląda, ale na razie wygląda to, tak moim zdaniem paskudnie, no. Dobra, za mięso, no mi to jest nie problem. Problem mięsa jest, pani, albo dać tu, obok siebie, niech są tak stoją, głupki. A dobra, niech będą obok siebie. Twerdy, nie da się, żeby obok siebie, twerdy. Zmarnowałem to. To już wiele nie pobuduje. No trochę ci ciężko w kononie buduje, trochę. Bo tak naprawdę to tam jeszcze trzeba postawić tu i tyle, nie? Nie tu, kurde. Za daleko. Tu. Tu. I tu. I teraz to. Tu. Dobra. Nie chciałem tego miliard mieć, ale dobra. Tutaj nie. Jak to właściwie wygląda, ten taka barierka, nie? Balustrada choćby, nie? Czy można taką balustradę cisnąć tutaj? Może i można, tutaj nie można, ale i tak nie chciałem, nie? Bo to za bardzo przeszkadzałoby. Nie można też tutaj dać, kurde, co to w ogóle jest, kurde, że tego nie, to nie jest balustrada. To nie jest balustrada, to jest jakieś pod fundamenty, to jest, ja pierdyle. Jakieś kurde chujstwo, no ma, ja będę przynajmniej testował to cholerstwo. To nie jest balustrada. To będą fundamenty same, tak? Same fundamenty. Ja nie wiem, jak w ogóle te fundamenty do działania po dziś dzień normalnie tym, że. No i dobra, to jest pod ten taki gorący olej. To nie. To nie. To jest kurna z tyłu akwilońskim. Dobra, dawaj dwie sztuki ostatnie. Nie cegły, poszły się rąbać normalnie. Stalowe wzmocnienia 30. Obrobionego drewna 72. Te pazury, jak zaraz wypiszę te pazury, bo nie wiem, na cholerę mi te cholerstwo. Gdzie jesteś, dziadu głupi? A tu. A to mi też wywalasz. Niby mogłoby być dalej kawałek, ale... Tak. Tak, i będą patrzeć tak, i tu będzie ta barierka, tak. Można sobie oglądać, nie? Nic. I wokół ta barierka poleci tu wszędzie. Tu. Tu. I tu może, i tu, nie wiem. Tamto, jak ja to przykryję, to ja w ogóle nie wiem. To będzie, kurde, koszmar minionego lata to przykryć. O jest, to jest tona metra, metraż ogromny, nie? To mnie zabije normalnie, taki metraż. I tak te mięso jest mniej użyteczne. A, no i opuść jeszcze dać, no z tych głupku, kurde, weź teraz podnieś to mięso. Jedynka, zjeść trochę. Tak to wygląda. No tutaj ta skoczne to nie wiem, ale tam to zburzyłem w końcu. Podjęta decyzja została na nagraniu. Budowlana. Dobra. Tu będzie jadalnia. Tylko jak to wszystko zrobić, żeby to było... No nie wiem, tylko że kurna, to za bardzo na to nachodzi już, no. Żeby tak przesuwać i przesuwać wiecznie. Parę stołów tu powinno jakoś wejść, nie? Można by było niby jeszcze na jadalnię dać nawet jeszcze tu w górę, niby, że tam jeszcze na ten podpoziom taki stworzyć, nie? Przecież tu nie musi być wszędzie. No tak chyba zrobię właśnie, że taki zrobię podpoziom taki. Tylko, że tu schodki rąbne, tu jedne gdzieś i tu będzie taki podpoziom na jeden schodek normalnie. Taki zrobię jeszcze. Tylko, że już nawet nie mogę zrobić niczego. Także, co ja mogę, jak nic nie mogę. Cholera. Ale tak właśnie wyglądają, także te głowy tu są i tak mają być. A potem jak ja tam to przykrywam wszystko na poziomie 4 i to na całej długości, to tak jak tu, tak jak sobie tam poradzę, tylko że kurde, ciekawe ile jeszcze można metrów w górę podnieść, 3 pewnie poziomy, żeby to się zrównało wreszcie z tamtą stroną. No ale dobra, tu jeszcze jest dużo roboty, dużo muszę jeszcze pomyśleć jak to zrobię. Kompleks basenowy jest biedny, bo jest tylko taka jedna woda, taki jeden basen jakby, nie?
Na pełni sobie uwagi tyle. No, ach kurde, nie użyjesz go? Nie użyję go, kurde, wodzie, ale co, czekaj. No, przecież zawsze to mi się udawało, no co za myślasz tutaj. A, użyj trzeba dać normalnie. Nie, no ja nie wiem czemu, przecież kiedyś nawet z rzeki tak wodę pobierałem, co ty mi tu wyprawiasz normalnie, no. No może nie trafię po prostu, no nie wiem, no nie, w wodę. Dobra, walił. Potem ze studni pobiorę i będę się, nie będę się męczył. No wychodzi się stąd teraz strasznie wolno normalnie. Ale no nie pasuje właśnie, bo to się właśnie tak lekko wbija w ziemię, nie? A jak się tak lekko wbija w ziemię, no to jest niżej. I wtedy jest za... nie pasują schody, nie? Bo tak normalnie jak się nie wbije w ziemię, to prawdopodobnie wystarczą takie schodki. I nawet można takie schodki w tym basenie wtedy postawić, nie? No ale dobra. Na pustyni taki zbiornik powstaje, nie? Niby spoko, by przesunąć, ale jak przesunę, to za mi każą słupek odawić tu, no ja nie wiem, nagle zaczną mi słupkami spamić normalnie, no. I już zacznie mnie to denerwować wtedy, nie? Tu jest ok, tu będzie taka ściana jakaś taka jednolita zrobiona, bo tu jest, tak fajnie pasuje na tej odwróconej bramie. Dobra. Takie wykończenia, to jest jeszcze, kurde, w pizdu roboty, tak to jeszcze z góry wygląda tutaj. Spindraj się. I tu jest właśnie tak u góry, nie? Tu. Tutaj właśnie jest ta sauna, strefa sauny, to ma właśnie taki kurde ten sufitek, nie? A tu jest strefa normalna akwilońska. A tu jest klatka schodowa, można tam zleźć na dół. A tu jest świątynia, którą będzie się też jeszcze podciągało w górę. Tam też będzie kradła przestrzeń do tyłu. I tak dalej, tam będą takie różne pomieszczenia rozkoszy i tak dalej, to normalnie. W końcu to jest taka świątynia właśnie, Kerketo to jest właśnie taka bogini. Wszelkiego dziadostwa można powiedzieć, nie? Chyba, tak w skrócie, czego to jest boginie normalnie. Tak to wygląda z dalsza. Tak, no kurde. No, pływania to jest chyba największy głach, jaki ja wymyślałem. Jaki ja postanowiłem ustawić, choć... Bo będą jeszcze różne problemy z tyłu, trzeba będzie to porobić jakoś, kurde, bo... przykryć to też, zablokować górę, no ale to się to jakoś uda, bo to jest blisko, nie? I tak dalej, takie wejście, nie, bo to się już nie dało tu. Takie se to wszystko jest, nie? Myślałem, że materiału mam troszkę więcej, ale się okazało, że mam za mało. No to niewiele. Myślałem, że to, no, że mi się udało, że to taki coś uda skończyć. Ale to nic. Cegieł mam dużo, także to nie jest tam jeszcze tak. Czyli no, mam posoki, mało sznurków, wzmocnienia. Właśnie pod posokę, sznurki to się tam na zdobywa, ale to nie jest to. A te zwierzęta to się będą przyjmowały od długo, jak... dość długo się będą przyjmowały. Ja już skończę tak, że jak się komuś podoba, ci łapkę, komentarz, subskrypcję i tak dalej, wątpię, żeby ktoś to jeszcze oglądał, no ale... ale to nic, niech to jest. Ja muszę jeszcze biec do tych swoich kół głupich normalnie. Wątpię, żebym tam coś przytaczył z tych kół, bo się pewnie żarcie skończyło. Przewalenia tam daje jedzenia na 4,5 godziny normalnie gry. I zbieram potem ofiary, nie? A potem znowu doładowuję i znowu tam... znowu doładowuję ofiary i takie rzeczy. Tylko, że nie wiem, czy będę to robił, bo mi się nie chce grać, kurde. W ogóle już. Także no i no, do zobaczyska, ludziska.